Cześć kochani. Jeść. Cześć, cześć, cześć. Tak jak obiecałam, słuchajcie, przyjechaliśmy dzisiaj spenetrować supermarket z bioproduktami, z ekologiczną żywnością. Zobaczymy, co tam ciekawego mają do zaoferowania. I w sumie resztę to wam później nagram. Chciałam tylko taki wstęp przywitalny. Dzień dobry. Kakao w całości. Zobaczcie, ziarna kakaowca. Te szampany są przepiękne. Proszę bardzo, tak wyglądają biogruszki. Moja ręka i gruszka jak wyrośnięte. A to wygląda jak skóra węża. Ufuj. Tu mandarynki nie wyrosły. Kumkwart. Proszę bardzo, kurkuma w całości. Jak wygląda, jak robaczki. Proszę bardzo, topinambur. Zgadujcie, co to jest. Piszcie w komentarzu. Co to jest? No nie powiem. Szwarzybór, co robię mózg. No nie wiem, w Polsce nawet czegoś tego nie ten. Makarony z świata. Szoko spaghetti. No, zrób Bibi. Jak? Co, misiu? Dobre? Jak, misiu? Dobre? Nie! Nie? Nie! Nie! Takie? Takie? Nie da się. Mieszałaś go od dołu? No. Pyszny. Hejka, hejka, hejka. My już, kochani, w domu. Jak widzicie, wiosna nie odpuszcza. Świeci tak słoneczko, że naprawdę ciężko wytrzymać w domu. Po prostu trzeba się zasłaniać, bo inaczej cały czas słońce świeciłoby nam w twarz. Cieszę się. Wolałabym śnieg, ale dobra, jak jest słońce, jest ok, łapiemy witaminę D. Szukam jakiegoś dobrego miejsca, żeby wam nagrać ten haul, ale w całym domu tak świeci słońce, że gdziebym nie stanęła, to po prostu jakieś tam prześwietlenia i jakieś inne dzikie węże. Ale dobra, coś wykombinuję, coś znajdę, żeby was tak gdzieś oprzeć może, żeby wiecie, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było widoczne, chociaż ja za dużo nie widzę sama. Czekajcie, zaraz znajdziemy jakąś miejscówkę. No ale tu mi ucina połowę twarzy. Musiało być tak. Dobra, lecę po taśmę, przykleję was na taśmę. Dobra, teraz będzie chyba ok, chociaż za dużo nie widzę, bo zakleiłam się sobie podgląd taśmą, ale ok. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do tego holu zakupów bio. Krótkie kilka zdań wstępem, słowami wstępu. Słowami. Ja nie jestem elokwentna, jeju. Zawsze jak staram się tak mówić elokwentnie, to mi nie wychodzi. Dobra, może taki początek. Powiem wam w ogóle dlaczego. Jako że kiedyś byłam bardzo sceptyczna do takich produktów bio, ekologicznych, dlatego że bardzo denerwowały mnie na przykład, nie wiem, ogórek bio zawinięty w folię, pieczarki bio owinięte folią. I jakby pracowałam też w fabryce, która zajmowała się produktami bio. I chodziło tu głównie o mleko i takie tam jogurtowe rzeczy. I też trochę widziałam, swoje zauważyłam,
I też trochę mnie to irytowało, że to jest bio, a nie do końca traktuje się to jak właśnie taki, jak taki produkt. Ale od kiedy Adaś poszedł do pracy tutaj w Magdeburgu, właśnie robi pizzę na dziale, znaczy to jest taki supermarket, tak, dobrze. Już otworzę Malasi coś do chrupania, bo już tutaj zauważyła, że jest w koszyku. Proszę bardzo. Takie zwierzątka, ciasteczka bio. Proszę bardzo. I odkąd Adoś zaczął pracę tutaj właśnie w tym markecie, on pracuje po prostu, jest duży supermarket, gdzie jest też oddział z kuchnią i oddział z pizzą, że można zjeść pizzę z tych produktów bio, które są dostępne na sklepie. I to jest super opcja. I on sobie tam na spokojnie pracuje, no i ma też styczność z tymi produktami i odkąd zaczął tam pracę, zaczęliśmy się pomału przekonywać do takich produktów. Cena tych produktów, no jest spora, nie ukrywajmy, to nie są tanie rzeczy. Robienie zakupów tam w tym markecie tak na co dzień, no nieźle targa po kieszeni. Ale jest kilka takich produktów, które lubimy tam kupować i cenowo są w porządku i jakościowo są naprawdę wysokie i czuć różnicę między tymi tańszymi produktami, a tymi właśnie bio. Dlatego też od czasu do czasu po prostu robimy tam takie mini zakupy. Zacznę od tego, że kupujemy tam przede wszystkim soki. Słuchajcie, ten sok, on nawet nie ma składu, bo to jest po prostu wyciśnięty sok z pomarańczy i nic więcej. On ma tutaj 9,4 gram cukru, ale to jest tylko i wyłącznie naturalny cukier pozyskiwany po prostu z wyciśnięcia pomarańczy. I jego kupujemy, bo on cenowo fajnie stoi. On kosztuje około 1,60 euro za... Ile tu mamy? Za litr takiego soku, więc na moje to jest super cena. No i jest oczywiście w szkle, w żadnym plastiku albo nie wiem, w żadnym pudełku papierowym. Jest po prostu w smaku, jest naprawdę bomba. Witamino taki, że wiecie, wypijecie szklankę i po prostu zapotrzebowanie witamin macie odtąd. On jest też od spodu, ale już teraz go wymieszałam, ale on jest mętny. Co wskazuje na to, że jest też dobrej jakości. Także takie soki kupujemy. No, Misiu, ale to jest makaronik. To zaraz pokażemy makaronik. Jest ciasteczka, tak? Które masz. I te soki z racji tego, że nasza Melasia ma problemy jelitowe. Ona jak najbardziej dziennie powinna taką szklankę prawdziwego soku, a nie tych, wiecie, cukrzonych z dodatkami, nie wiadomo jeszcze co. Dlatego te soki kupujemy i takie szklaneczki dziennie pijemy. Kupujemy bezpiecznie, kupujemy zawsze pomarańczowy i jabłkowy. Jabłkowe kupiliśmy dwa, jeden pomarańczowy, jabłkowy już poszedł do obiadu. Także jabłkowy to samo. Zobaczcie, on jest nawet taki, widzicie, mętny. On nie jest w ogóle, jest po prostu wyciśnięty i zapakowany w butelkę. Także takie soki kupujemy. Malasia mi to podaje. Kupujemy też od czasu do czasu jakieś właśnie makarony, czy ryże, czy kasze. Dzisiaj akurat postawiliśmy, Melanie się rzucił taki makaronik, proszę bardzo, dla dzieci w literki, jakiś gdzieś tam do zupy i kupujemy. Zawsze patrzymy też, czy produkty mają ten certyfikat, ale Adulek mówił, że jak przyjeżdża dostawa, to tam już wszystko przyjeżdża po certyfikatach z różnymi, wiecie, tam zaświadczeniami o tym, że to jest naprawdę bioprodukt. Kiedyś były inne czasy bioproduktów, mi się wydaje, że teraz już naprawdę po prostu jakby bardziej się to wszystko kontroluje i ludzie są też bardziej świadomi. I chodzi też tu opakowania. Słuchajcie, to nie jest plastikowe opakowanie. To jest opakowanie 100% z recyklingu. I kiedyś Adulek mi mówił, co to jest za tworzywo, ale niestety ja tego nie pamiętam. W każdym razie to w dotyku jest trochę jak papier, a trochę jak plastik. Tak jest. Bo bioprodukty to też opakowanie, pamiętajcie o tym. Do tego kupujemy ostatnio już tylko i wyłącznie spaghetti, makaron.
pełnoziarnisty, bo też stwierdziliśmy, że w tym roku będziemy mieli więcej produktów pełnoziarnistych, a mniej tych takich mącznych, pszennych. No i zaczęliśmy od makaronów. I powiem wam, że niektóre makarony, te pełnoziarniste, są nie do zjedzenia. My kiedyś kupiliśmy w Lidlu zwykły makaron, to powiem wam... Misiu, poczekaj, daj to. To powiem wam szczerze, że w smaku był jak ziemia. Smakował jak ziemia, nie wiem, dziwnie. Ten jest przepyszny, nie czuć różnicy. Kolejną rzeczą, którą kupujemy też w takim sklepie, są syropy. Ja taki syrop pierwszy raz miałam zalecony od lekarza po porodzie, dlatego że straciłam bardzo dużo krwi przy porodzie i po prostu on zalecił mi picie takiego soku na właśnie... No jest to, musiałam tam obsłużyć panienkę. Przepraszam, że tak szybko i chaotycznie mówię, ale wiecie, czas i dziecko goni, goni, goni. Także jak kupujemy te syropy, na pewno je znacie, one chyba są też w Rossmanie czy TM-ie dostępne i kupujemy, ja akurat kupuję taki na odporność z witaminą C i po łyżeczce codziennie rano, ja, Melasia i Adam, takiego syropku sobie zażywamy. Także bardzo znany syrop to jest chyba, mieliśmy Melasi z Zobekę, to są te bio jogurty. I one też, zobaczcie, one są zapakowane w takie papierowe, to wygląda może dla was jak plastik, ale to jest papier. Są zapakowane w takie papierowe tubki i kupujemy właśnie takie, to jest gris, czyli to jest taki, taka kaszka, pudding kaszkowy, coś takiego po prostu. A Karol mi też pokazywała. Co jeszcze, Misiu? A, dzisiaj połaszczyłam się jeszcze na takie crunchy, te płatki crunch, coś tam, które dodajemy, słuchajcie, sobie tam czasami do jakichś owsianek czy do czegoś. I na przykład tutaj w tych crunchach urzekł mnie skład, bo tu w składzie jest po prostu, no jest dobry skład, są po prostu różne tamte mąki. Ja po niemiecku wiem jak to jest, ale jakbym miała wam teraz na polski tłumaczyć, to nie wiem, czy bym, wiecie, nie gadała bzdur, dlatego nie tłumaczę już tego, ale ma bardzo dobry skład, w miarę naturalny. Wzięliśmy sobie jeszcze herbatkę do zaparzania z kupaną Earl Grey, bo Adulek uwielbia. Także taki Earl Grey. Wziąłam sobie jeszcze wafle ryżowe, ja nie traktuję tego jako posiłku, broń Boże, nie jem tego na śniadanie, to jest po prostu tak dla, no jak masz ochotę na przekąskę, jak mam ochotę na przekąskę, to wtedy sobie takiego wafla z czymś tam robię. Nasiona chia, ja nie jestem zwolennikiem nasion chia, trochę jakby nie mogę patrzeć jak te nasiona już są zrobione, jak one wyglądają, bo wiecie, mam coś takiego, że boję się widoku takich tych ususzonych rzeczy, takich kropkowanych czy coś, wstawię wam tu zdjęcie. I to bardzo do złudzenia mi przypomina takie coś, ale Adulek czasami to tak skomponuje, że da się wtedy to zjeść i nie mam z tym problemu. Kupiłam też ten ryż rafinowany, nie wiem czy to się tak po polsku mówi. Jest to taki ryżyk, z którego będę robiła, słuchajcie, szyszki. Takie szyszki, co prawda nie kupiłam jeszcze żadnego karmelu, żeby je polepić, ale mam zamiar zrobić takie szyszki, smak dzieciństwa. Wydaje mi się, że moja mama często robiła takie szyszki i jak będę robić takie szyszki, to na pewno wam tutaj powiem o tym i pewnie zdradzę wam przepis. Pokazywałam wam też na przebitkach z tego sklepu kurkumę. Słuchajcie, tak wygląda kurkuma w całości. Proszę bardzo. O, tak wygląda po przepołowieniu. I taką kurkumę, ale pachnie. Też kupujemy i dodajemy ją po prostu zamiast kurkumy sypkiej, to dodajemy taką, bo jest taka bardziej esencjonalna i naprawdę bardzo... Jest bardzo taka, że no, praktycznie jak dacie taką część tylko tej kurkumy, to naprawdę jest żółciutki, czy tam do ryżu Adaś często dodaje. I też bardzo czuć wtedy ten smak kurkumy, jak ktoś lubi, to taka kurkuma w całości jak najbardziej. No i to by chyba było wszystko.
Także tak jak Wam mówiłam, takie małe zakupy, które robimy raz na jakiś czas, w takich, na przykład takie bioprodukty, słuchajcie, mam wrażenie, że to są po prostu lepsze produkty z wyższej półki, które można kupić w zwykłym sklepie, jak nie bio, tylko po prostu za droższą cenę. Bo na przykład przyprawy, przyprawy jakie kupujemy też tam u Adasia w sklepie, to powiem Wam szczerze, że nie mają w ogóle, nie równają się w ogóle z tymi, które kupujemy po prostu tak, o, na co dzień gdzieś tam, bo nie wiem, takie te w słoiczku czy coś takiego, bo te przyprawy bio są naprawdę bardzo mocne. Wystarczy naprawdę troszeczkę na przykład czosnku wsypać i ten smak jest intensywny, a w tej przyprawie, którą kupujemy gdzieś tam w Lidlu czy w Penem, po prostu taką zwykłą przyprawę, jakiś tam czosnek granulowany, odniosę się tu do czosnku akurat, no to trochę trzeba go wsypać, żeby ten smak czuć. Tak samo curry, na przykład no, ostatnio Aduś kupił curry u siebie i po prostu wystarczy naprawdę troszeczkę, żeby ten smak był mega intensywny, a mamy też zwykłe curry, którego trzeba sypać i sypać i czasami nawet tego smaku jeszcze nie osiągniemy. Także tym się różnią przyprawy bio od zwykłych, ale mam wrażenie, że jak zainwestujecie sobie gdzieś w sklepie w przyprawy, to myślę, że będzie taki sam efekt. No nie wiem. Nie chcę się za dużo wypowiadać, bo to jest... Każdy ma indywidualne zdanie na ten temat. My, tak jak widzicie, kupujemy te rzeczy bio, które mamy już sprawdzone. I które wiemy, że są dobre jakościowo, które są, wiecie, jak najbardziej tam, nie wiem, nie testowane na zwierzętach, nie ma dodatków, żadnych antybiotyków, żaden GMO i po prostu to do nas przemawia. I tak. I to kupiłam też, proszę bardzo. Tutaj taki fajny dzieciak bio, ekologiczny. Żartuję, żartuję. No, także tyle. Był jeszcze batonik, ale oczywiście już zjedzony. Nie powiem, kto zjadł batonika. Melasia oczywiście. Jest moja mała gnida. Także kochani, biorę się tutaj za układanie tego. Zjedliśmy obiadek, a Dulek pojechał już do pracy. A my zaczynamy sprzątać, tak? Będziemy sprzątać? Tak, stawimy jeszcze pranie, pralkę, bo wczoraj też robiłyśmy, a dzisiaj jeszcze nam trochę do prania zostało. I tyle, kochani. Odezwiemy się może tam później czy coś. I tam tyle. Dajcie znać w ogóle, jakie jest wasze zdanie na temat bioproduktów. No nie da się przy tym dziecku nagrywać, nie da. No jeszcze Melania chciała wam zrobić haul. Proszę bardzo. Pokaż makaronik. Proszę, powiedz, co to jest. Makaron? Powiedz, makaron. No, taki makaron. I co tam jeszcze? Nic. Nic? Nic. A jeszcze herbatkę pokaż. Taka herbatka, proszę bardzo. My bardzo lubimy Earl Grey i zawsze szukamy, słuchajcie, takiego Earl Greya, co ma w składzie. A jeszcze jogurt. Kto to płacze? Ktoś na dworzu. Zawsze szukamy też takiego Earl Greya, słuchajcie, żeby miał w składzie bergamotkę koniecznie. Trawę cytrynową, bergamotkę. Aha, i trochę zielonych liści, zielonej herbaty, bo taki właśnie Earl Grey, taki esencjonalny, on jest wtedy przez tę bergamotkę. I właśnie zawsze takiego szukamy. Nie jestem pewna, czy to nie był najbardziej chaotyczny haul zakupowy na tym YouTubie. Naprawdę, już nie wiem nawet co gadałam, bo po prostu tak ciężko mi się skupić przy niej. No, masakra. Także... Tam bierzcie poprawkę na to, co mówię, to wiecie, o co chodzi. Także suma summarum chciałam wam tylko powiedzieć, że po prostu w tym roku chcemy bardziej patrzeć na to, co jemy, na produkty, które kupujemy, ale też bez przesady, bo uważam, że wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu trzeba umiejętnie i sprytnie
to wszystko dopasowywać, kupować, patrzeć trochę na składy, czytać składy. O, na przykład, no, chcemy w tym roku trochę bardziej czytać składy. O, może tak powinnam od razu powiedzieć, także. Także tyle. Dobra, uciekam dalej. Właśnie wzięłyśmy sobie z Melasią po łyżeczce tego syropu. I te syropy, one są w różnych wersjach. Wiem, że na pewno jest jakiś klasik, jest jeszcze jakiś na koncentrację. Także, no, to będę wam z całego serca polecać, bo naprawdę są super te syropy. I też skład. Także tutaj skład tego to jest nic innego jak tak. Sok z buraków, sok z jabłek, sok z czerwonych owoców, czyli pewnie jakieś tam porzeczka. Potem jest jeszcze acerola. Nie wiem do końca, co to jest acerola. Witamina C. I kirsie, czyli kirsie to są. Kirsie to są. Czereśnie. Wiśnie. Wiśnie? Czereśnie? W każdym razie. Także proszę bardzo. Ja, kochani, biorę się za robienie kawki, bo jeszcze dzisiaj nie piłam rano. No, Adulek zrobił mi inkę, bo jakoś tak nie miałam na kawę ochoty. Chyba się przypiłam kawą. W ogóle jak dziwnie. Także robię kawkę. W ogóle u nas bardzo wiecznie. Nie wiem, czy zobaczycie, że drzewo się rusza. Wiecznie, ale cieplutko. Mamy otwarte okno od rana w kuchni. Także styczenia to otwarte okno od rana. Podżeram Melanitę ciasteczka. Pełno ziarniste zbożowe. Oczywiście w filiżance swojej. Ulubionej. Proszę bardzo. To jeszcze herbatki. Muszę wszystko pochować. W ogóle kiedyś sobie zadałam trud, żeby poczytać trochę o tych różnych certyfikatach, które tutaj są, na przykład ten listek. Czasami jest jeszcze taka żabka. Tutaj proszę, takie drzewko. Ja czytałam dużo, ja w sumie wiem, o co chodzi w tych certyfikatach, ale nie chcę się tutaj wypowiadać, bo to nie są łatwe rzeczy. Ale w skrócie, no mówią one o tym, że ten produkt jest przebadany, przetestowany, bezpieczny, ekologiczny, robiony w naturalnych warunkach, zebrany z naturalnego środowiska. No i tyle, to mniej więcej chodzi w tych certyfikatach i wydaje mi się, że kiedyś te certyfikaty były bardziej poszukiwane. No ale w tych czasach, słuchajcie, już tak łatwo się nie da systemu oszukać. Proszę bardzo, tutaj szkoła. Dzisiaj z Melasią robimy sobie takie domowe przedszkole. Uczę ją trochę malować, rysować, kolorować, trochę kolorów rozpoznawać, trochę liczyć. Także no, dzisiaj tutaj domowe przedszkole, a ja, pani przedszkolanka, sobie zrobiłam kawusię i będę sobie teraz po prostu kawusię piła. Proszę bardzo. W promieniach słońca. Kawusia. Zróbcie sobie też. Usiądźcie i oglądajcie. Pamiętajcie też, kochani, żeby takie otwarte, naturalne soki trzymać już też po otwarciu zawsze w lodówce. Już w ogóle już gotuje Melanie ten makaron, bo już zobaczyła i już od razu chce, ale to pouczymy się literek przy okazji. I dostaliśmy wczoraj od sąsiada z Polski, wrócił, przywiózł chrzan domowy, domowej roboty. Chrzan, patrzę na chyży. Buraczki. I powiem wam, że my jesteśmy taka rodzina buraczków, że po prostu do obiadu cały słoik poszedł. No tu jeszcze została patelnia po smażeniu klopców. No tu nie patrzcie, bo to wiecie, nie jest insta widok. A zresztą ja już kiedyś mówiłam o tym, że to nie jest insta kanał. Tutaj jest prawdziwe życie, papier, klocki, pomarańcza, patelnia, ściera. To jest po prostu życie, życie. Patrzcie, jeszcze jakie piękne niebo. W ogóle, czy jest tutaj jeszcze na YouTubie ktoś, kto
podziwia niebo. Jestem takim człowiekiem, że codziennie patrzę, jakie jest niebo i jak jest jakieś ładne, to podziwiam, ale zazwyczaj podziwiam, bo po prostu niebo w ogóle jest ładne i po prostu uwielbiam widok nieba. No i za to kocham tutaj to mieszkanie, po prostu za te widoki. No za te widoki, kochani, zobaczcie sami. Mieszkanie na parterze to nie dla mnie. Ja lubię mieszkać, wiecie co, wysoko i mieć ładny widok. Naprawdę. Naprawdę. Muszę się delektować. O, przyszły pakiety. To jest fotoksiążka, na pewno. To muszę najpierw zobaczyć, której klientki, bo nie wiem, czy mogę wam pokazać. A to jest coś z AliExpress. Jest napisane baby hat. Także zobaczymy. Może dla ciebie czapka przyszła? Bo z wszystkiego nam wyrosłaś, misiu. Chodź, otworzymy. Zobaczymy. Co tutaj jest? Wow, jakaś czapka. Ale śliczna. Przymierzymy. Piękna. Chodź. O, wow. Misiu, zobacz, mama zaraz ci pokaże, jaka ciepła, jaka elastyczna. Wow. Nie zdejmuj, zobacz. Zobacz. Tyle widzieliście. Przepiękna. Jak fajnie wykonana. Ja czapki już od dłuższego czasu zamawiam na AliExpress. Słuchajcie, w zeszłym roku zamawiałam jej na stronie H&M-u. I wiecie co, popruły się te czapki. Naprawdę się popruły. Po prostu jedną to byliśmy na spacerze i Mela się pociągnęła za sznurek i się po prostu rozpruła. A druga to miała takiego królika i on też tutaj przy szyi nam się pruł. I zamawiam jej czapki teraz na Ali, bo ona nam szybko wyrasta. Przepiękna. Melasia się tu bawi. Tak? Kładziesz spać lalkę? Ja oglądam kuchenne rewolucje. Na dworzu pomarańczowo. Zrobiłam sobie kolejną kawkę. Żeby jakoś się przeżyć ten dzień. I życzę wam, kochani, miłego dnia. I życzę wam szczęśliwego nowego roku, bo nie wiem, czy jeszcze tutaj takie życzenia były. I tyle. Także widzimy się w kolejnym vlogu. Kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.